11 lutego meczem z Arką Gdynia jeszcze na Stadionie Ludowym piłkarze Zagłębia Sosnowiec rozpoczną wiosnę sezonu 2022-2023. Podczas przerwy zimowej doszło do sporych zmian w klubie. Nowym trenerem drużyny został Dariusz Dudek, który po raz trzeci obejmuje stery w sosnowieckim zespole. Do zmian doszło również w kadrze pierwszoligowca. Klubu odeszli Dawid Gojny, transfer gotówkowy do Arki Gdynia, Mateusz Machała do Skry Częstochowa, Michał Masłowski do czwartoligowej Gwardii Koszalin, Mateusz Popczyk do Odry Wodzisław. Z klubu odszedł również Szymon Pawłowski, który wrócił do Lecha Poznań, będzie występował w drugiej drużynie. Do Zagłębia przyszli Mike Karwot, Konrad Grzesiński, który już grał w drużynie z Nadbrynicy, i Marcel Zieman z Arki Gdynia. Pierwsza liga są to najlepsze obiekty w tej lidze do treningu. Mam nadzieję, że sztab szkoleniowy nie będzie za dużo, że tak powiem, narzekał, bo wydaje nam się, że na nasze możliwości staraliśmy się zrobić wszystko, nie byliśmy na żadnym obozie, ale też liczymy na to, że te wyniki będą na wiosnę lepsze. Jeżeli chodzi o szczegóły, o sztab szkoleniowy, czy też szczegóły pracy w okresie przygotowawczym, to ja tutaj coś powiadać przekażę, więc może trenerowi, który ten zespół prowadzi, i pewnie większy ma wiedzę niż ja w tym momencie. Z mojej strony na ten moment to wszystko. Dziękuję. Konferencji prasowej. Dziękuję, że już tracicie swój czas i go poświęcacie dla nas, dlatego doceniam to, bo to jest dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy, żeby ten przekaz z klubu Zagłębia zawsze wychodził stąd pozytywny, bo w ostatnich czasach nie zawsze tak to wyglądało, natomiast będziemy robić wszystko tutaj zarządem stresem, żeby przede wszystkim wyniki były lepsze. Dlatego też zmiana trenera, o której wspomniał prezes. Ale żeby tego dokonać, to na pewno wszyscy musimy ciężko na to pracować. Ja mam nadzieję, że też kapitan Maxi opowie, jak wygląda to od strony szatni, co się zmieniło, bo jeżeli chodzi o mnie, to mój warsztat jest, myślę, że bardzo na poziomie pierwszej ligi wysokiej. Mam duże doświadczenie, 2 lata pracy w Sączu też myślę, że dużo mi dało i na pewno jesteśmy w takim momencie trudnym dla klubu, bo tutaj było dużo zmian, łącznie i z prezesem, duże zmiany u góry, na dole, więc musimy trochę ustabilizować, że tak powiem, formę wszyscy. Jeżeli chodzi o przygotowania Zagłębia, przebiegały bardzo, bardzo dobrze. Powiem tak, że 3 dni temu czy 2 dni temu rozmawiałem z Marcinem Malinowskim, mówię, że chętnie pojechałbym gdzieś do Turcji na jakiś obóz, ale na pewno nie mogliśmy narzekać na te przygotowania, bo mamy tu naprawdę wszystko, co trzeba, żeby przygotować zespół do tego sobotniego spotkania najlepiej jak możemy. Wiemy, że właśnie właściciel klubu też zobligował nas do tego, żeby były mimo wszystko te oszczędności. Wiemy, że wszyscy z tym mają problemy. Nie jesteśmy spółką miejską, więc jak podobnie w innych spółkach gdzieś cięcia tych kosztów muszą być i staramy się to robić. Myślę, że tutaj trzeba po prostu ustabilizować formę. Musimy zobaczyć po 3, 4, 5 kolejkach, będziemy widzieć, w którym jesteśmy momencie, jak będziemy grali. Ja mam nadzieję, że Zagłębie będzie wygrywało i że jak najszybciej utrzymamy się w tej lidze, żeby mieć tą spokojną głowę. Chciałbym też po swoim trzecim przyjściu tutaj zrobić, żeby nasi piłkarze, którzy są też w akademii, żeby im dać szansę, bo tak naprawdę ciągle mówimy, że oni się wszyscy nie nadają. Ja ze swojej strony jako trenera wiem, że to jest trudne. Czasami to jest trudny moment, bo wkładając do zespołu młodzież, było to widać chociażby w sparingu moim z poprzednim przeciwnikiem, z Ormianem Borokiem, gdzie dokonaliśmy na kilkanaście minut ostatnich sporych zmian i straciliśmy 2 bramki. Ale to są na pewno takie moje decyzje. Mam nadzieję, że one będą procentować. Mam nadzieję, że to są dobre decyzje i wiem, że im więcej ta młodzież gra, chociażby w tych sparingach, że może więcej z nami trenować, to oni na pewno prędzej czy później nam to oddają. Chciałbym, żeby nie tylko Zagłębie wychowywało
dobrych piłkarzy, jak dla Lecha Poznań chociażby, jak Puchacz, bo wiemy, że on u mnie również tutaj przychodził jako młodzieżowiec, teraz jest Boro, więc fajnie by było, jakby się pojawił tam jakiś nasz zawodnik z Akademii. Będziemy robić tu wszyscy wspólnie w klubie wszystko, żeby materiał, który mamy w Akademii, właśnie przewijał się do tego pierwszego zespołu. Jest to trudne, myślę, że właśnie dla trenerów, dla nas, bo wynik, ja też możemy sobie tu dzisiaj mówić, uśmiechnięty Darek, ulizany Dariusz, czy jakieś inne tego typu słowa w moim kierunku. Ja to mam na tyle duże doświadczenie, że przyjmuję to na klatę, ale tutaj nie będzie żadnego skrupułu, żeby zrobić następną zmianę, chociażby trenera, jak trener nie będzie wygrywał. Zdaję sobie sprawę, jest duże ciśnienie, ja bym powiedział, duża presja, jeżeli chodzi o nowy stadion. Fajnie, cieszymy się, że już w trzeciej kolejce będziemy mogli grać na tak pięknym obiekcie. Na pewno to też spowoduje, że ta presja na zawodnikach, na mnie, na klubie będzie dużo, dużo większa, ale my sobie z tym radzimy. Myślę, że tutaj nie będzie problemu. Transfery, o których mówił prezes, myślę, że na dzień dzisiejszy zrobimy jeszcze jeden, bo pewnie Państwo będą pytać, zrobimy jeszcze na pewno jeden transfer. Szukamy, rozmawiamy, chcemy ściągnąć jeszcze zawodnika na lewą stronę, typowo lewonożny piłkarz. Nie są to rozmowy łatwe, bo też trzeba powiedzieć, że nie zawsze jesteśmy pierwszym wyborem. Szukamy tych lepszych piłkarzy, a więc oni jeszcze czasami jeszcze w ekstraklasie grają. Więc no tutaj postaramy się jeszcze jednego zawodnika ściągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o same przygotowania, graliśmy, jak wiecie, graliśmy 4 sparingi, 3 porażki, jeden remis. Natomiast myślę, że fajni sparing partnerzy, myślę, że to są dobre zespoły. Z dnia na dzień ten zespół, wydaje mi się, że jest lepszy. Zweryfikuje nas teraz Arka, myślę, że to jest najlepsza weryfikacja naszej pracy. Jestem o moich zawodników spokojny. Mam nadzieję, że tutaj rozwieje jakieś wątpliwości. Na pewno potrzebujemy czasu, żeby to wszystko zgrać. Trzon z zespołu był tutaj w klubie, więc po prostu zostaje zmienić tylko niektóre nawyki niektórych piłkarzy, bo trochę inaczej pracowaliśmy u trenera Skowronka, trochę inaczej się pracuje u mnie. Więc na to też na pewno potrzebujemy czasu, którego nie mamy, ale mam nadzieję, że to już z Arką będzie widać chociażby, że jest jakaś różnica między tym zespołem, który kończył tą rundę, a którą zaczynam. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to za chwilę, a teraz może o przygotowaniach więcej powiem.